Zadanie brzmi tak: przepisz wyrażenie 7 razy nawias otwierający 5 dodać 11, nawias zamykający jako sumę liczby 35 i innej liczby całkowitej. Tak naprawdę to, o co zadanie nas prosi, to zastosowanie własności rozdzielności. Mamy tu 7 razy 5 dodać 11. 5 dodać 11 jest łatwe do policzenia. Wiadomo, że 5 dodać 11 to 16. I możemy pomnożyć 16 razy 7 to będzie 70 dodać 42, czyli 112. Ale w zadaniu nie chodzi o to, żeby po prostu to policzyć. Mamy to wyrażenie wyrazić jako sumę liczby 35 i innej liczby całkowitej. No to zastosujmy własność rozdzielności. Zobaczmy, czy uda nam się otrzymać sumę 35 i jakiejś innej liczby całkowitej. 7 razy 5 dodać 11 to to samo co 7 razy 5 dodać 7 razy 11. Tutaj widać, jak to wyrażenie rozumie komputer. Jeżeli rozdzielimy mnożenie razy 7 względem dodawania 5 dodać 11, to otrzymamy 7 razy 5 dodać 7 razy 11. 7 razy 5 równa się 35, a 7 razy 11 równa się 77. Widzicie, jak się zbliżyliśmy do odpowiedzi na pytanie postawione w zadaniu? W zadaniu jest prośba o przepisanie tego wyrażenia jako sumy 35 i jakiejś innej liczby całkowitej, i to właśnie zrobiliśmy. Tutaj zapisaliśmy sumę liczb 35 i innej liczby całkowitej 77. Byliśmy w stanie to zrobić przy użyciu własności rozdzielności. Sprawdźmy, czy otrzymaliśmy prawidłową odpowiedź. Prawidłowo. Zróbmy jeszcze jakieś podobne zadanie. Przepisz wyrażenie 12 dodać 75 w następującej formie. A razy w nawiasie 4 dodać c, gdzie a i c oznaczają liczby całkowite. Może to wyglądać na skomplikowane, ale tak naprawdę zadanie polega na wyciągnięciu przed nawias a. Wyciągnięcie przed nawias z tego wyrażenia liczby całkowitej a. Zobaczmy, jak możemy wyciągnąć z tego a tak, żeby jedna z tych liczb stała się czwórką. Co można z tym zrobić? Jeżeli spojrzymy na te dwie liczby. To największy wspólny podzielnik 12 i 75 wygląda na to, że jest to 3. Zdecydowanie obydwie te liczby podzielne są przez 3, czyli 12 możemy zapisać jako 3 razy 4 dodać, a 75 to to samo co 3 razy 25. Teraz w tym wyrażeniu możemy wyciągnąć przed nawias trójkę, coś jak odwrotne zastosowanie własności rozdzielności. To wyrażenie to to samo co 3 razy i w nawiasie 4 dodać 25. I wygląda na to, że właśnie zrobiliśmy to, o co nas w zadaniu poproszono: 3 to jest A, 4 jest też tutaj, a C to 25, czyli udało nam się przypisać pierwotne wyrażenie w odpowiedniej formie. Sprawdzamy odpowiedź. Prawidłowo.